Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu. 7:30 rano, czwartek. Stwierdziłam, że dzisiaj może zacznę w czwartek rano, bo zazwyczaj w czwartki rano vloga nie zaczynam, bo chodzę do pracy, chodzę do biura w czwartki, ale akurat w tym tygodniu inaczej mi się dni ułożyły i byłam właśnie we wtorek i w środę, więc czwartek i piątek jestem w domu, pracuję z domu. Co prawda jest 7:30 i już mam tam komputer ustawiony i włączony i w ogóle, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu chcę, żeby on był już włączony, niech tam te wszystkie procesy się uruchomią, niech on tam zrobi jakieś aktualizacje, jeśli musi i tak dalej, ale do godziny 9, może tak za 10, za 15, nie tykam komputera. Siedzę teraz przy swoim, bo dzisiaj właśnie czwartek, więc poszedł, znaczy pójdzie, jest 7 rano, więc dopiero pójdzie, ale jak wy widzicie w poniedziałek, to poszedł, to jest w ogóle bardzo, nie jest skomplikowane, ale jak się często mówi, to tak właśnie nie wiadomo, czy mówić tak jak wy usłyszycie, czy tak jak ja, wiecie, jak timelineowo to mówić, timelineowo. Nie wyszło mi to. No jeszcze się budzę. Tu w ogóle mam herbatkę w tym nowym termosie z Mixit. Także używam go też, żeby po prostu zrobić sobie rano herbatę i żeby ona dłużej była ciepła, bo bardzo często jest tak, słuchajcie, że ja sobie robię herbatę i ona zostaje w kuchni i tam stoi przez godzinę. Więc stwierdziłam, że skoro mam już ten większy termos właśnie, który ma tam te 400 ml, to sobie w nim robię herbatę rano i dzięki temu ona jest dłużej ciepła i trochę nie mam z tym problemu, bo zdążę ją wypić przynajmniej. A tak to nie wiem, czy ty też tak robicie, ale ja na przykład jak sobie przypomniałam o herbacie po godzinie albo po dwóch, to po prostu ją podgrzewałam w mikrofali. I całkiem spoko wychodzi, bo ona już jest zrobiona, tak już jest zaparzona, bo wiem, że są też chyba w Stanach Zjednoczonych to się tak robi, że ludzie wkładają wodę do szklanki i podgrzewają szklankę w mikrofali i potem na tym robią herbatę, tak mi się wydaje, albo może to gdzieś w jakimś filmie, w serialu widziałam gdzieś tam, może to wcale tak nie jest, tylko ja to tak widziałam, ktoś sobie to tak wymyślił. Natomiast no ja podgrzewam, jak już zrobię sobie tą herbatę, ona mi się zdąży tam zaparzyć, to właśnie potem ją podgrzewam w mikrofali, jak o niej zapomnę i ona się już robi zimna, bo przyznam wam się, że nie lubię takiej, jak na przykład robię sobie tą herbatę Lipton Eukaliptus Mięta, to nie lubię jej na zimno. Takie owocowe herbatki na zimno jeszcze tak, ale tą eukaliptus miętę na przykład, czy taką czarną po prostu herbatę, to są dla mnie herbaty, które trzeba wypić na ciepło. Na zimno jakoś ich nie lubię, także ten termosik tutaj się też dobrze przydaje. A o czym to ja mówiłam? Chyba o... A, o tym, że siedzę przy komputerze, musiałam chwilę sobie przypomnieć. I jeszcze kończę opis, te znaczniki właśnie czasowe do filmu, który właśnie widziałyście w czwartek, bo pokazywałam wam te róże z Milk Makeup, które pokazywałam w poprzednim vlogu, ale potem nagrałam cały film. No i ten film, ponieważ to ja i nie umiem chyba krótko, to trwa 30 minut, więc zrobiłam, wiecie, też znaczniki czasowe, żeby trochę łatwiej się było w tym filmie odnaleźć, więc właśnie jeszcze to uzupełniam, takie rzeczy, żeby to wszystko było, no i ustawiam, żeby się opublikował. Kiedyś tak zrobiłam, że mówię, a będę w domu, to po prostu kliknę publikuj. Zapomniałam, po prostu byłam tak zajęta pracą, że nie było szans, w ogóle przypomniałam sobie chyba gdzieś koło 15, że tego nie zrobiłam, więc teraz już pomimo tego, że wiem, że jestem w domu, mogę kliknąć publikuj, wolę ustawić, żeby to się samo opublikowało i ja bardzo często sobie przypominam o 15, że właśnie o, film poszedł i właśnie wchodzę na komentarze i tak dalej, także już trochę, wiecie, doświadczenia tu wchodzi i się okazuje, że nie liczmy na naszą pamięć, bo nasza pamięć jest dobra, ale zawodna. I niestety tak to wygląda. Ja sobie teraz właśnie jeszcze się budzę z płatkami pod oczy. O, ten ciągle mi dzisiaj zjeżdża. Ten się przykleił i się trzyma, a ten non-stop mi zjeżdża, więc tak co chwila poprawiam, bo wiecie, no mam wrażenie, że mi zjeżdża. Także siedzę sobie z płatkami pod oczy. Budzę się jeszcze, no i będę kończyć te opisy, takie sprawy. A po południu, po pracy mam zamiar pojechać do Vola Parku, bo chcę wpaść do TK Maxa, ponieważ w TK Maxie, słuchajcie, trafiłam na coś fantastycznego, czego nie mogę nigdzie indziej znaleźć. I to jest soczewica prażona, znaczy prażona, czy też pieczona, nie wiem jak to się nazywa, wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak to wygląda. I nie znalazłam tego w necie poza sklepem na Allegro, gdzie ona kosztuje ze 3 razy tyle, co w TK Maxie, bo w TK Maxie kupiłam ją za około 10 zł, a na Allegro kosztuje 36 za opakowanie.
Tak, że ponad 3 razy tyle. Więc zastanawiam się, czy oni ją wyprzedawali z TK Maxa, czy co. Chcę pojechać, może się pojawiła. Bardzo mi posmakowała ta soczewica. Bardzo taka dobra, smaczna przekąska i takie jedno opakowanie właśnie starczało mi na jakieś 3-4 razy. No nie oszukujmy się, to jest słona przekąska, to jest po prostu cudowne w smaku, więc no nie jest tak, że tam zjem garstkę i mi starczy. Nie, nie, nie. Jakbym mogła, to bym zjadła całe opakowanie, ale się powstrzymywałam. Więc tak na 3 razy, no 4 to rzadko, na 3 razy. Ale właśnie nigdzie jej, wygooglałam ją, że po prostu nigdzie jej nie ma, bo to jest typowo amerykańska, jest tam w Targetach i tam innych, ale w Polsce bardzo trudno ją dostać. W sensie nie ma żadnego sklepu, w którym by ją można było kupić, poza właśnie tym na Allegro. No i wiecie, no cena 36 zł, podejrzewam, że wynika z tego, że nie wiem, ktoś to sprowadzał, może zapłacił za to jakieś dodatkowe cło czy coś w tym stylu. Nie wiadomo, często ludzie tego nie robią, tylko po prostu, wiecie, przewożą w bagażu na przykład, nie? To tak bywa. Więc chcę podjechać do TK Maxa, zobaczyć, czy może ta soczewica wróciła, bo jak byłam w TK Maxie w Galerii Młociny, to jej w ogóle tam nie było. Była tylko i wyłącznie w Wola Parku. Co prawda mamy jeszcze dwa inne TK Maxy, w centrum i po drugiej stronie Wisły, no ale wiecie... Nie wiem, czy mi się chce za soczewicą latać po całej Warszawie. Raczej wątpię. Chyba, że może w weekend mi coś odbije, ale w weekend przyjeżdża rodzinka do Warszawy, także zobaczę, ile będę miała w ogóle czasu. No i dzisiaj przychodzi zamówienie z Bontrix, także też w weekend będę nagrywać haul z Bontrixa, więc w czwartek będzie właśnie film. Także trochę planów jest, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i tak, i taki początek tego vloga, a dzisiaj jeszcze zakupy z Frisco, bo tam zrobiłam takie zakupy, wiecie, trochę jakby cięższe, czyli na przykład soki, na przykład miałam ochotę na kolę, więc zamówiłam sobie kolę, kupiłam też jakieś lody, miałam ochotę, żeby sobie zjeść Magnum, jakieś takie drobiazgi po prostu, których nie chce mi się dźwigać, coś, co też na weekend mi się przyda, coś, co cenowo wypada też podobnie jak u mnie w Stokrotce, no bo już trochę ceny niektórych rzeczy pamiętam, albo na przykład mieli promkę akurat w danym momencie, więc też wypada to lepiej. Także jakieś takie właśnie drobne rzeczy. Ja akurat trafiłam na jakieś tam niektóre produkty, które miały darmową dostawę, czyli nie musiałam robić zakupów, bo we Frisco to już w tej chwili jest tak, że chyba zakupy muszą być prawie 300 zł, żeby mieć darmową dostawę. No więc mi się tam trafiło, że właśnie miałam chyba około 150 zł i właśnie była darmowa dostawa, więc tam miałam, nie wiem, jakieś mam ziemniaki na przykład, kurczak wędzony, wiecie, takie tam, żeby sobie w weekend zjeść, no bo w weekend nie zamówiłam w końcu tego kurczaja, tak jak Wam mówiłam. I jakoś tak jeszcze nie mam przekonania, jeszcze jakoś, to nie jest jeszcze ten czas, jeszcze jakoś nie jestem za bardzo zadowolona, więc na teraz sobie zamówiłam po prostu jedzenie też, żeby mieć na weekend, no bo czwartek, piątek, więc są pudełka, a w weekend pudełek nie ma, także właśnie mam plan po prostu upiec sobie, znaczy kurczaka wędzonego kupiłam, więc jego podgrzać, a upiec ziemniaki, zrobić surówkę spora. To jest takie jedno moje, powiedzmy, jeden z moich ulubionych obiadów. Bardzo lubię kombinację pieczonych ziemniaków, kurczaka i surówki spora. To jest cudo. I do tego kola. To już będzie szczyt po prostu marzeń, więc po tym, jak miałam właśnie te problemy z żołądkiem i piłam trochę tej coli, to powiem Wam, że jakoś tak weszło mi na nowo, że właśnie co jakiś czas mam ochotę na colę. Nie piłam coli latami w ogóle, nie ten, a teraz jakoś tak posmakowała mi co jakiś czas właśnie jakąś taką małą butelkę sobie kupię i no i teraz kupiłam 3 małe butelki, bo była promocja. Więc będę miała na zapas na dłużej, powiedzmy, tak, że powiedzmy, bo ja też tą kolę to tak mam potrzebę na zasadzie wypicia szklanki, czy tam wiecie, jakieś, nie, takiej kubeczka czy coś i styka i więcej mi nie potrzeba, bo jestem trochę zasłodzona i zagazowana tą kolą, więc powiedzmy taka półlitrowa butelka starczy mi właśnie no, na 2 razy, bo to 2 szklanki i okej, na przykład następny weekend albo za kilka dni, albo za tydzień, albo jakoś tak, więc to już będę miała też właśnie o to chodzi, na zapas, żeby po prostu tego nie dźwigać i żeby mieć to z głowy i wiecie, i nie musieć się o takie rzeczy martwić. Także dzisiaj jeszcze przychodzi właśnie Frisco, no i tak, i tyle. I taki mój początek dnia i chyba już to mówiłam. No, więc teraz się zajmę właśnie, dokończę te sprawy związane z tamtym filmem, bo już troszkę do Was mówię, ale pomyślałam, że po prostu tak właśnie jak siedzę z płatkami, to się przywitam i tyle. Także zaczynamy.
No to jedziemy do TK Maxa w poszukiwaniu soczewicy. Jak widać, jestem totalnie bez makijażu. Nałożyłam sobie ten róż z Milk Makeup, bo on mi się bardzo podoba i tak właśnie w sumie świeżo u mnie wygląda. Także lecę. Podjęłam szybką decyzję na parkingu, że jeszcze skoczę do Rossmana, sprawdzę te płatki zisane, ale chciałam wam pokazać tu to zachodzące słońce, jak to pięknie wygląda. No bajka po prostu. Do Kapala, bo teraz jest wyprzedaż w Kapalu i na przykład takie fajne staniki są po 80 zł, więc naprawdę cena bardzo fajna, jest w takim właśnie stalowo-zielono-szarym kolorze i taki czarno-złoty, ale słuchajcie, przymierzyłam 6 różnych rozmiarów i żaden na mnie dobrze nie leży. Przymierzałam 85, 90, 95 w różnych miskach, po prostu nie jestem w stanie tego dopasować, także myślałam, że sobie kupię taki, wiecie, komplecik, nie? Że tu będą majtki, będzie stanik, to będzie tetryty, będzie ładnie leżało i w sumie kosztowało 120 zł, dobra cena, ale no nie, bo tu odstaje w mniejszej misce, tutaj spłaszcza, w innym obwodzie nie ma wszystkich misek, te, które są, nie pasują, także no szkoda. Ale daję wam cynk, bo może wy byście chciały, może jeszcze przez weekend się nie wyprzedały, bo ogólnie fason bardzo mi się podoba. Na mój biust bardzo ładnie to wygląda, ale niestety, no nie do końca. No szkoda 80 zł, bo mnie to po prostu będzie irytować. Za chwilę się to rozciągnie i wyrzucone pieniądze będą. Kolejny mój przystanek to Sephora, bo pojawiły się nowe błyszczyki tart, takie o wykończeniu winylowym, o wysokim połysku. I ponoć są tutaj, więc idę dobrać sobie kolory i chyba kupić. Testerki są tylko 3. Sheer Petal, Sheer Iris i Sheer Berry. Szkoda, że nie ma hibiskusa. Trochę nie są po kolei, bo oczywiście ten najjaśniejszy, czyli Sheer Petal, mam w środku. A obok mam Sheer Iris i na górze Sheer Berry. I trochę nie wiem, który teraz wziąć. Błyszczek kupiony. Kupiłam kolor Sheer Iris. Także potem wam pokażę, bo teraz mam pomadkę na ustach, więc potem wam pokażę, jak wygląda. A teraz kierunek TK Maxx. Najpierw kierunek na sam koniec sklepu. Tu, gdzie są przymierzalnie, rzeczy do domu. A tu jest kuchnia, spożywka. I może mi się uda znaleźć. No niestety, nie widzę. Jeszcze spojrzałam tu z drugiej strony. Ale widać, że półki przetrzebione, po prostu pusto. Coś się obawiam, że chyba nie znajdę. Jeszcze mogą być przy kasach. I ostatnio jeszcze je tu widziałam, ale tu była jeszcze trzecia półka do góry. Zacząłem się zastanawiać, czy ten TK Maxx się nie zmywa, nie zamyka, bo tu jakoś takie dziwne zmiany na półkach. No dobra, to wypróbujmy to cudeńko, czyli Lip Vinyl Ink. To opakowanie jest lekko fioletowe, jak widzicie, to standardowe jest lekko różowe. Tutaj mam właśnie tą pomadkę, jaki ona ma kolor? Sheer Iris, a tutaj mam hibiskus. To też tak mam dla porównania. I wyklikajmy sobie troszkę. No dobra, i nałóżmy. Bardzo pusta, w sensie taka bardzo trochę ma inne czuć, nie wiem jak to wytłumaczyć, szczerze mówiąc, troszkę ją inaczej czuć niż tą pomadkę. Jeszcze wam zrobię też swatch taki porównawczy właśnie, jak wygląda ten vinyl ink koło tego, bo mam wrażenie, że ona jest bardzo podobna do hibiskusa, chociaż strasznie trudno nią zrobić jakiś taki sensowny swatch. Więc tu mamy, ojej, tu mi się już hibiskus chyba kończy w ogóle. Niedobrze. Tutaj mamy Iris, tą nową winyl, a tutaj mamy klasyczną w kolorze hibiskus. Bardzo są podobne. Podejrzewam, że na ustach nie byłoby zbyt dużej różnicy, ale w teksturze jakby, wiecie, w dotyku jest trochę inna. Zresztą widać też po swatchu, że ta się swatchuje bardziej równomiernie, ta troszkę jednak nie do końca. I na ustach mam wrażenie, że jest taka bardziej zawiesina, jest taka gęstsza, taka trochę jakby lekko bardziej lepka, troszkę jest inna, po prostu jest nieco inna formuła, ale obie są fajne, chociaż na pierwszy rzut chyba ta mi bardziej pasuje.
bo jest taka właśnie mniej w pewnym sensie obciążająca, aczkolwiek ta też jest lepka, do niej też się włosy lepią, a gdzieś tam mi wiatr przeleci, ale te podejrzewam tym bardziej do tej, także jeszcze nie wiem, poużywam sobie, czuć, słuchajcie, różnicę ciężar, jak tutaj mam właśnie, wiecie, prawie, że powiedzmy całą pomadkę, a tutaj już mi się, nie wiem, czy to mi się kończy pomadka, czy to jeszcze trochę, nie, chyba jeszcze trochę jest, już bym się wystraszyła, bo przecież całkiem niedawno ją kupiłam, ale z drugiej strony namiętnie używam, praktycznie non-stop, także ta winylowa jest całkiem fajna, jak będzie jakaś promka, to może kupię jakieś te troszkę inne kolory, te ciemniejsze kolory, bo wiecie, teraz się zdecydowałam na taki bardziej dzienny, codzienny, co zresztą widać, że jest taki właśnie bardziej, no, na co dzień taki do biegania po prostu. A dzisiejszy dzień zaczynamy niestety od tabletki przeciwbólowej, ponieważ wczoraj wieczorem nadciągnął okres i dzisiaj mnie tak wszystko boli. Normalnie u mnie w firmie jest coś takiego jak urlop menstruacyjny, że właśnie w miesiącu, jak się trafiają takie dni, gdzie ciężko nam jest pracować z uwagi właśnie na bóle menstruacyjne, to możemy wziąć wolne. Ale niestety, powiem Wam, że odkąd mamy to wprowadzone, to zazwyczaj jest tak, że ten okres trafia mi się wtedy, kiedy nie mogę wziąć tego wolnego. Bo na przykład dzisiaj nie mogę wziąć, dlatego że koleżanka, która normalnie by mnie zastępowała, ma wolne. Po prostu. Często było tak, że nie mogłam wziąć wolnego, bo na przykład okres zaczynał mi się w weekend, albo miałam pilną sprawę i jakby nie byłam za bardzo w stanie jej przekazać. Gdybym przygotowała to, to tak, ale no ponieważ jakby tego nie można przygotować za bardzo, w dużej mierze. Wiadomo, że kiedyś gdzieś tam, że w najbliższych dniach się trafi, ale ogólnie no na przykład miałam do ogarnięcia jakieś materiały na szkolenie, jakieś rzeczy, których nie mogłam po prostu od tak przekazać, bo to nie były takie rzeczy, bo wiecie, niektóre rzeczy to tak, to jakby jest łatwo przekazać, ale niektóre rzeczy nie. Także niestety dzisiaj mam taki dzień, że muszę pracować, ale tak mnie boli. Niestety już dawno się nie obudziłam w takim jakby złym, wiecie, stanie. Także korzystając z okazji, to jeszcze wyciągnęłam swoje pudełeczko z tabletkami. Skoro już łyknęłam przeciwbólową, to wezmę jeszcze pozostałe poranne, a kolejne wezmę sobie już później. No i płatki pod oczy, moja sucha skóra w tej chwili. To jest, powiem Wam, szaleństwo. Zastanawiam się właśnie teraz cały czas. Dzisiaj postanowiłam sięgnąć po płatki z klawiera. Dawno ich nie używałam, więc sięgając właśnie dzisiaj po płatkę, mówię, w sumie czemu by nie? No i mogę rozpakować moje jedzenie Nice to Fit You na dzisiaj. W ogóle zapomniałam o tym, że ono dzisiaj przyszło, więc tak, na śniadanie. Francuskie rożki z waniliowym nadzieniem z mascarpone, miodem, kiwi oraz gruszka. Tak to wygląda, może o, tak Wam dzisiaj pokażę, skoro jest piątek, jeszcze jestem w stanie Wam to pokazać. Na drugie śniadanie kanapka z konfiturą z czerwonej cebuli, serem Gouda, sałatą oraz pomidorkami, czyli normalna kanapka. I tak sobie pomyślałam, że to będzie moje śniadanie, a te rożki będą po prostu potem w ciągu dnia do kawy. Na obiad dzisiaj mam gołąbki, właśnie, gołąbki z mięsem, ryżem w sosie pomidorowym, koperkiem i pire z ziemniaków. Taki typowy obiadek, a na kolację mam sałatkę z ravioletti z wołowiną duszoną. Czyli tu mamy sałatkę, a tu mamy ravioletti z wołowiną duszoną. Także dzisiaj tak wygląda mój posiłek. Chowam obiad i kolację do lodówki. Na śniadanie jest jeszcze za wcześnie, dopiero sobie zrobiłam herbatkę tutaj w termosiku. Na razie zrobiłam sobie tą moją eukaliptus miętę, czyli liptonową, ale i tak wykorzystuję ten termosik do tego. I powiem Wam to, co zauważyłam, jeśli chodzi o ten termos, to picie z niego jest niestety trochę trudne, bo tam jest naprawdę gorąca, ta herbata, więc ja po prostu trzymam herbatę w tym termosie, ale ogólnie jak chcę się napić, to po prostu przelewam ją do kubka i odczekuję chwilkę, żeby ona delikatnie trochę przystygła, no bo z tego termosu, wiecie, jak wlałam wrzątek, to naprawdę przez długi, długi czas jest mi trudno, wiecie, wypić. To prawda, nie mierzyłam jeszcze, jak długo on trzyma gorącą herbatę, więc nie mam pojęcia, bo te 400 ml herbaty, które tutaj się robi, no po prostu zdążę wypić, zanim ona wystygnie, ale jak kiedyś zmierzę, to dam Wam znać, bo po prostu jeszcze tego nie zrobiłam. Zamówiłam sobie butę marki, którą zawsze źle wymówię, bo ja chcę mówić Riker, tak jakby to była amerykańska marka, a Wy mnie zawsze poprawiacie, że mówię, wypowiadam ją źle. Także takiej oto marki.
Gdzieś na jakichś właśnie wyprzedażach na e-obuwie. Na szczęście, wiecie, szybko dotarło, bo chyba jakoś w środę zamówiłam, czy coś takiego. Oczywiście rozcięłam sobie palca. A już jest dzisiaj piątek i już dotarły. Także budki prezentują się tak. Mega mi się podobają. Właśnie takie, wiecie, na teraz, że to jest taki but, nie Adidas, ale jednak mimo wszystko wygodny. Całkiem fajnie wygląda. Jest taki, wiecie, tutaj, tu ma lakierowany dziubek, tu ma z tyłu lakierowane. Trochę powiem Wam, generalnie to pudełko, widziałyście zresztą, przyszło tak strasznie wymiędolone. Ten but wygląda, jakby gdzieś czymś oberwał. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu po prostu jest taki, jakby wiesz, taki zgięty po prostu. Strasznie to wygląda, ale on ogólnie tutaj jest miękki. Jak wyjmę ten kartonik, to on tutaj jest mięciutki. Mamy otwarcie na suwak i po prostu wsuwamy nogę. W środku jest jakiś taki filc. One nie są ocieplane, bo ja je kupiłam tak bardziej z myślą właśnie na wiosnę, więc one mają być takie, wiecie, na przykład na cienką skarpetkę, taką, wiecie, nie wiem, taką cieniutką, wiecie, stopkę czy coś w tym stylu. Także zaraz je przymierzę, bo i tak się powoli już szykuję, bo zaraz wychodzę, jadę do banku. To kontynuacja sagi właśnie tego mojego rozliczenia, które myślałam, że już jest za mną, ale niestety nie jest i o którym Wam tu za dużo nie mówię, więc tylko po prostu, żeby nie drażnić i nie mówić, bo tutaj jest taka sytuacja, o której Wam nie chcę powiedzieć, ale co, więc po prostu zbieram się, bo zaraz lecę do banku, korzystam z okazji, że właśnie piątki do 14, a bank jest do 17, także korzystam z okazji, że właśnie dzisiaj wcześniej kończymy i mogę polecieć do banku, tylko muszę się jeszcze ogarnąć, także zaraz nawet będę, wiecie, wybijać się z dresów i zakładać normalne spodnie, to przy okazji właśnie przymierzę te buty i jeszcze Wam pokażę, jak one wyglądają na nodze. No i tak wyglądają na nodze, bardzo mi się podoba, jak wyglądają, super, i z góry, z boku, w ogóle wszędzie, niestety. Kłopot jest trochę w tych elementach, gdzie jest ta lakierowana część, tu gdzie ta lakierowana część z przodu łączy się, wiecie, tutaj w tych miejscach, nie, łączy się z pozostałymi elementami, trochę mnie tutaj ciśnie, szczególnie, że tu jest mały palec, więc tym bardziej, niestety też dodatkowo tu z tyłu, gdzie jest pięta, też to jakoś tak, nie wiem, no ciśnie po prostu mnie i trochę się boję, że one się raczej, no nie rozejdą w tych miejscach, byłoby to chyba trudne, bo to jest taki jednak sztywny element i jak ja je mam na nogach tutaj, wiecie, raptem 5 minut, to wyjście na nich, nie wiem, na godzinę, na pół godziny, a nie mówiąc już o całym dniu, to chyba nie będzie zbyt, no nie wiem, czuję, że właśnie wrócę z poobcieranymi i bolącymi nogami, bo to już kilka kroków, które tak robi tutaj w jedną, w drugą stronę, one już są bolące. Także strasznie żałuję, bo ogólnie lubię tą markę. I wiele butów od nich mam już, chyba ze 3 czy 4 pary. Naprawdę fajnie one fajnie leżą i z reguły były wygodne, ale to są pierwsze buty, które od nich przymierzam, no które niestety nie są wygodne, więc raczej kolejnych takich z łączeniami z tą lakierowaną skórą nie będę brała. Raczej po prostu muszę brać takie, powiedzmy, gładkie, gdzie jest jedna konstrukcja buta w pewnym sensie, bo to łączenie, no tu akurat po prostu jest dosłownie na, wiecie, na łuku małego palca i no i ała, no właśnie, o Jezu, nie, to w ogóle odpada, więc troszkę szkoda. Bardzo liczyłam na te buty, mega mi się podobają, no ale niestety. Wczorajsza wizyta w banku niestety nie za wiele pomogła, dlatego że okazało się, że doradcy, których potrzebowałam, niestety byli gdzieś na jakimś zjeździe, wyjeździe czy coś w tym stylu. I był jakiś inny doradca, który miał, nie wiem, tak na oko 27 lat. Trochę się nie znał na tym, co ja potrzebowałam, trochę miał za mało wiedzy, bo on był od innych produktów po prostu. Oni starali się pomóc, ale to niewiele dało. Także zasugerowali mi, żebym po prostu zadzwoniła na infolinię, także no niestety tutaj na niewiele się to wszystko zdało. Wróciłam trochę, powiem Wam, zrezygnowana, taka po prostu, wiecie, tak, nie wiem jak to inaczej określić, taka po prostu zmemłana. I już się w zasadzie nie odzywałam, bo zanim to wszystko poogarniałam, zanim to załatwiłam, zanim wróciłam i tak dalej, to już stwierdziłam, mówię, dobra, to odpadam na wieczór, po prostu włączyłam sobie serial Śmierć i inne szczegóły. Death and Other Details. I jest to serial taki coś na kształt Agaty Christie, coś na kształt Glass Onion, coś na kształt właśnie, wiecie, Herkulesa Poirot, no a Herkules Poirot to Agatha Christie, coś na kształt po prostu takich kryminałów, czyli wszyscy są w jednym miejscu, w teorii ginie jedna osoba
i nie wiadomo kto z nich tutaj, czy to ktoś z nich, czy... Troszkę tak, ale taka bardzo, bardzo zawiła historia. Z jednej strony prosta, z drugiej strony właśnie taka niepotrzebnie skomplikowana, a w pewnym momencie powiem Wam, że jak już doszliśmy do którego nie chcę Wam zdradzać nic, bo dla wprawnego oka będzie to bardzo oczywiste i ja jakby wyłapałam to bardzo szybko, ale nie każdy zwraca uwagę na takie detale, więc nie chcę tego zdradzać, no to w pewnym momencie już tak mniej więcej od połowy wszystko było jasne i można się było wszystkiego domyśleć. Także z jednej strony to był fajny serial, bo ja lubię takie kryminalne seriale i u mnie to nie jest tak, że ja dostrzegam wszystko. Ja zresztą bardzo często nie dostrzegam oczywistych rzeczy. Ja jestem osobą, która właśnie, nie wiem, gdzieś nie czyta między wierszami i gdzieś nie wyłapuje niuansów i tak dalej. Tu akurat było takie coś, co się bardzo mocno rzuciło w oczy i co ja akurat wyłapałam. Podejrzewam, znaczy dlatego mówię, może wyłapiecie, może nie, dlatego nie chcę zdradzać, bo... Różnie jakby odbieramy świat, rzeczywistość i tak dalej. I ja w takich kryminalnych zagadkach bardzo często nie do końca wiem, kto to mógł być. Bo po pierwsze te zagadki są różnie konstruowane. Czasami są konstruowane, że to jest oczywiste, że ta osoba, a czasami jest konstruowane tak, że to oczywiste, że to ta osoba, więc to nie mogła być ta osoba. A czasami jeszcze w ogóle na koniec jest taki twist, że po prostu jest on totalnie... wiecie, z czarnej dziury i nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Także różnie z tymi zagadkami bywa i ja nie, i z reguły ja lubię takie rzeczy oglądać, dlatego że ja właśnie niekoniecznie, nie zawsze... To nie jest tak, że ja je oglądam i od pierwszej chwili wiem, co się wydarzy i już się nudzę, tylko dla mnie właśnie to są wkręcające takie rzeczy i zastanawiam się, gdzie się pojawi następny twist. Aha, tu się wydarzyło tak, o, tego się nie spodziewałam, ojej, to oni się znają, to ja tego nie zauważyłam, wiecie, dla mnie to jest bardzo interesujące, więc ja ogólnie lubię takie rzeczy oglądać i chętnie oglądałam ten serial, tylko że on miał, mam wrażenie, że był trochę taki, nie wiem, płytki, taki trochę płaski jakby, że z jednej strony silił się właśnie na taką zagadkę kryminalną, a z drugiej strony mam wrażenie, że był taki właśnie bardzo drewniany, że no niestety pomimo tego, że było trochę aktorów, którzy są znani, którzy potrafią dobrze zagrać, no Mandy Patinkin, no come on, to jest, wiecie, My name is Indigo Montoya, tak? You killed my father, prepare to die. Więc to jest aktor, który jest świetny, chociaż mam wrażenie, że gra cały czas taką samą postać, czy grał w Homeland, czy grał w Criminal Minds, czy tutaj cały czas mam wrażenie, że gra po prostu tak samo. No ale mimo wszystko, Mandy Patinkin, tak, to jest jednak aktor no tak zwanego większego kalibru, tak, telewizyjnego, ale pozostali aktorzy, no powiem Wam, że no nie wiem, no tak trochę brakowało mi, o matko, jak nisko samolot przeleciał, aż sorry, bo tak mi huk po prostu, wiecie, zaskoczył, a tu tak nisko samolot, ale on akurat skręcał, więc może dlatego, wybaczcie, więc powiem Wam, że chociaż serial... jakby chciałam, żeby mnie wciągał, wiecie, tak jak Agatha Christie, ja uwielbiam Agatha Christie, to tak tutaj, no powiem Wam, że tak, no nie wiem, tak mam mieszane uczucia. Ogólnie polecałabym obejrzeć, bo jest fajnie zrobione z jednej strony wizualnie w takim sensie, że to wygląda jakby się działo na statku z lat, nie wiem, jakichś tam 60., ale to się dzieje w realnym, normalnym świecie, wszyscy mają komórki. Green screen boli, aż boli, naprawdę, green screen jest bardzo, bardzo silny tutaj, no bo wiadomo, że to nie jest na statku, to jest wszystko na scenie nagrywane i ten green screen jest straszny po prostu, jak oni gdzieś mają być na statku i ma być woda w tle widoczna, czy jakieś, nie wiem, duże fragmenty statku. Niestety, to jest moim zdaniem takie chyba niskobudżetowo zrealizowane. Ciekawa jestem, czy zrobią drugi sezon, czy nie. Ktoś to jeszcze chyba porównywał do Only Murders in the Building, ale wydaje mi się, że no jednak Only Murders jest, ma trochę lepszy scenariusz. No Steve Martin i Martin Short no tutaj jednak dają naprawdę dużą radę, chciałam powiedzieć, ale w głowie mi to nie połączyło się dobrze. Naprawdę tutaj dają dużo. Już kiedyś mówiłam, że za tą młodą dziewczyną nie do końca przepadam i nie do końca lubię manierę jej mowy, tego jak ona mówi i dlatego ją troszkę pomijam jakby w tym. Oglądam ten serial, chociaż no jako osoba taka jedna z głównych na mnie działa irytująco, ale pamiętajcie, to są bardzo indywidualne sprawy. Nie mogę mówić, jakoś rano się jeszcze nie obudziłam. Także
Trochę ktoś to porównywał, że to też miało być taki na styl Only Murders in the Building, ale może dlatego, że właśnie, nie wiem, nie znał Agaty Christie i nie wiedział, że tak naprawdę jakby ten gatunek takich kryminałów no, wywodzi się z o wiele wcześniejszych produkcji, tak? Znaczy nie wiem po co to było, ale produkcji, tak? Typu właśnie Agata Christie. Także dla fanów kryminału może być ciekawe, tak myślę, że w połowie pewnie już będzie wszystko wiadomo. Natomiast nie jest to na pewno coś, co trzeba obejrzeć, ale coś, co można obejrzeć. Tylko, że warto jednak oglądać, że to nie jest, nie wiem, możecie sobie puścić to w tle w pewnym sensie, żeby coś wam tam huczało, ale z drugiej strony, no jednak jest tam trochę takich niuansów, że trzeba zobaczyć, bo nie, wam nie powiedzą, więc to jest raczej może do oglądania, ale właśnie takie, takie po prostu, że jak będziecie mieli wolny wieczór i nie wiecie za bardzo co oglądać i macie ochotę coś obejrzeć, ale nie do końca wiecie co, to można sobie to włączyć. To ma 10 odcinków, każdy mniej więcej po około godzinkę, tak mniej więcej one trwają. Tempo nie jest jakieś zawrotne, to jest kryminał, nie sensacja, więc tempo nie jest jakieś zawrotne, jest dużo wolnych momentów, dużo jakichś tam, wiecie, jak ktoś patrzy w dal z przerażeniem albo coś tam, dużo jest takich rzeczy, dużo jest też takiego wracania do scen, które już były, tak jakby trochę z innej perspektywy. Bardzo, bardzo dużo tego jest, że właśnie coś widzieliśmy, ale nie do końca tak zapamiętaliśmy, więc wracamy jeszcze raz do tej sceny. Jest bardzo dużo tego, jest tak, mam wrażenie, że taki klimat po prostu tutaj jest. Więc no tak sobie właśnie to wczoraj włączyłam, oglądałam i no trochę przewijałam, bo to tak trochę mówię, trochę dłużej było i obejrzałam całość i... I tyle. I nie będę wam zdradzać właśnie co tam, jak tam, kto jest, kto zabił i jakby jakie jest rozwiązanie tej zagadki. No a teraz się ogarniam, będę dzisiaj nagrywać, już tu sobie nawet, muszę tylko, żebym soczku swojego nie wyrzuciła, już tu dzisiaj otworzyłam paczuchę z Bonprixa, więc będę dzisiaj nagrywać właśnie haul z Bonprixa. I jutro akurat będę miała dzień właśnie z rodzinką, więc nie wiem ile będę tam nagrywać, nie wiem, jeszcze nie mamy planów tam za bardzo, więc zobaczymy jak to jutro wyjdzie, natomiast dzisiaj właśnie jest dzień, żeby to nagrać. Jak się uda zmontować, powiem wam, że jakoś chyba w zeszłym tygodniu było tak, że jak nagrywałam te róże z Milk Makeup, to właśnie dosyć szybko to zmontowałam i w tygodniu jak po pracy nie musiałam tego montować i jak miałam trochę więcej czasu, to było fajne, więc może jakby mi się udało to jeszcze dzisiaj zmontować, to też byłoby dobrze, bo wtedy właśnie jakby w ciągu dnia, w ciągu tygodnia miałabym trochę wolnego. Jezu, mój mózg jeszcze nie nadąża, słuchajcie, ja próbuję coś powiedzieć i nie mam słów w głowie, także muszę się jeszcze trochę obudzić, bo na razie jest jeszcze rano. Tak na takim autopilocie, wiecie, wykąpałam się, umyłam głowę, wysuszyłam, piję teraz sok, jeszcze nawet śniadania nie jadłam, jeszcze tak w ogóle obudziłam się po 7:00. Zasnęłam jakoś w 12:30 i nastawiłam sobie budziki, żeby nie spać za długo, no bo wiedziałam, że dzisiaj muszę nagrywać, ale mimo wszystko obudziłam się jakieś 1,5 godziny, no po 7:00, 1,5 godziny przed budzikiem, budzik miałam na 8:30 nastawione. Także tak trochę na tym autopilocie tak działałam z rana i jeszcze tak nie do końca ogarniając rzeczywistość. Dopiero teraz właśnie tak się powoli zbieram do siebie, jeszcze śniadanie właśnie, ogarnąć twarz i nagrywać film. Powiem wam, że mam takie szczęście, bo dosłownie skończyłam nagrywać i przyszła taka burza, zrobiło się tak, znaczy nawet nie tyle, że burza, tylko po prostu taki deszcz. Zrobiło się czarno, ciemno, ściana deszczu i generalnie padało przez jakąś godzinę. Właśnie teraz wychodzi słońce. Pięknie, bo ono się akurat odbija dosłownie tutaj, gdzie siedzę, więc zaraz muszę zasłonić roletę, bo za bardzo mnie oślepia. Ale właśnie przez godzinę tak padało, więc ja usiadłam sobie, żeby tam, wiecie, poogarniać rzeczy i troszkę też odpocząć po tych wszystkich przebierankach, ale jeszcze zostało mi pochowanie wszystkich rzeczy do kartonu, tych, które będę odsyłać, bo właśnie chyba nie wszystko będę odsyłać, także są rzeczy, które chcę zostawić, są rzeczy, nad którymi się zastanawiam, więc wpadnijcie w czwartek na kanał właśnie zobaczyć, co zamówiłam, bo to są z tej nowej kolekcji, także na pewno jeszcze powinny być dostępne, na pewno powinny. Także raczej będą jeszcze dostępne. A teraz zrobiłam sobie, no właśnie, zasłoniłam, o, tutaj jest właśnie ten padające światło. Zrobiłam sobie kawkę i teraz będę pić i odpoczywać.
a na wieczór, na obiad, o kolację właśnie moje ziemniaczki, surówka z porów i kurczak. Po prostu marzę o tym posiłku dzisiaj cały dzień, więc trochę się nie mogę doczekać, ale z drugiej strony w tej chwili nie miałabym siły nawet sobie tego zrobić. Także trochę poodpoczywam, wypiję kawkę, zabiorę się potem za pakowanie ciuchów, a teraz jak tak siedzę odpoczywając na fotelu, to myślę, że sobie zacznę trochę też montować. Ogarniam się właśnie do wyjścia i powiem Wam, że ostatnio pod filmem miałam kilka zapytań o ten pędzelek, którym nakładam korektor. To jest akurat Glam Brush, to jest bodajże 123, już chyba tyle razy pisałam, nie, 132, o 132. Tyle razy pisałam, że właśnie jakoś tak cyferki mi się zapamiętały, ale niestety przestawiłam je w głowie. I to jest akurat ten kształt, który ja tak bardzo lubię. Mam z Rare Beauty, mam z Zoewy i właśnie teraz z Glam Brushy. I wydaje mi się, że chyba widziałam, że Natasha Denona taki ma? Tak mi się wydaje, że chyba gdzieś mi tam mignął w ogóle. Więc bardzo fajny pędzelek. W ogóle nie wiem, czy słyszałyście, bo ja to tak przez przypadek zupełnie usłyszałam w filmie Maksineczki sobotnim, że w kwietniu wchodzą syntetyczne embrasze. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką embraszy. Do oczu mam naprawdę bardzo dużo tych pędzelków. Nawet akurat teraz nie mam, bo nie malowałam oczu, ale są schowane. Ale na pewno wiecie, jak oglądacie, to wiecie. I no tak mnie już trochę portfel boli na to, co się stanie w kwietniu, bo wiecie, ja patrząc na to, jak właśnie Maxi operuje, jak działa, czego używa, jakby co lubi, to tak przypuszczam, że to nie będą tanie sprawy. Maxi jak już robi jakieś kosmetyki, to robi je naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc obstawiam, że te syntetyczne embrasze pewnie będą kosztować kupę kasy. Zastanawiam się oczywiście ile, ale tak obstawiam, że myślę, że tak jeden pędzel, no nie wiem, tak pomiędzy 50, do oczu pomiędzy 50 a 100, do twarzy pewnie bliżej 100, bo podejrzewam, po prostu podejrzewam, że one będą miały taką samą cenę, jak jej embrasze robione w Japonii, bo z tego co kojarzę, to właśnie te jej embrasze, ona chyba kiedyś mówiła, że one są robione w Japonii, więc obstawiam, że te syntetyczne, no będą cenowo bardzo podobne, bo jednak wiecie, inflacja, te sprawy, embraszy już od bardzo, bardzo dawna nie było żadnych nowych. No teraz wiadomo dlaczego, bo po prostu tworzyły się nowe syntetyki. Nie wiem ile czasu to zajmuje i jak długo Maxi nad tym pracowała. Mam nadzieję, że ona zrobi dogłębny film na ten temat, bo ja pamiętam, że nawet jak ja sobie na przykład chciałam dokupić jakiś embrasz, bo były jakieś promki, coś tam i zaczynałam szukać właśnie informacji, to pamiętam, że ona kilka razy zrobiła tak, że jakieś któreś embrasze, jak nowe jakieś wychodziły, to robiła to na Instagramie i trochę mnie to irytowało, bo jeżeli głównym kanałem jest YouTube i na przykład właśnie były, to jest pierwszych 5 embraszy, to jest kolejnych tam 7 embraszy i tak dalej, ja sobie potem wchodziłam po kolei w te filmy, oglądałam wszystkie filmy, patrzyłam na kształty, już mniej więcej wiedziałam, bo miałam inne embrasze, porównywałam sobie do tych poprzednich i trochę mnie to irytowało, że potem nagle się okazywało, że na przykład tego setu nie ma, bo on był na Instagramie albo on był pokazany w jakimś tam innym filmie i trochę to było irytujące. Także mam nadzieję, że ona zrobi taki, wiecie, normalny, prawilny film na YouTube, w którym pokaże, to jest pędzel taki i taki, kształt ma taki, to jest pędzel taki, żeby można było potem do tego wrócić, jak chce się kupić te pędzle i właśnie dokładnie przyjrzeć kształtom. Aczkolwiek może ja jestem po prostu, wiecie, oldschoolowa. Pewnie trochę jestem, no bo prawie by mi wyleciała pokrywka. Pewnie trochę jestem, bo jednak jestem pokolenie 8.1, więc jestem na pewno oldschoolowa. No bo teraz przecież preferowaną formą jakby podawania informacji są 20-sekundówki na TikToku. I nie zrozumcie mnie źle, ja też oglądam TikToka i spędzam na nim bardzo dużo czasu, ale jednak jeżeli jest jakiś, brakuje mi słowa, jeżeli są jakieś informacje, o których potrzebuję, to ja słucham, oglądam o wiele więcej niż 20 sekund. Tak, to jakby dla mnie to jest zdecydowanie za mało. Jakby ktoś się pytał o bronzer, to bronzer jest z Hebe w kolorze cappuccino. On jest taki właśnie akurat na co dzień. Jak się szybko maluje, 5 minut, wiecie, takie do wyjścia, to tak. No, moja skóra jeszcze, już jest lepiej. Tu już coraz mniej tego. Na brodzie też już podkłady mi się, wiecie, nie zjeżdżają, nie ważą, więc już jest troszkę lepiej. W brwiach mi się za to teraz pojawiło. Tak, dla odmiany. Bo przecież nie może być za nudno. Więc
Więc no, mówiłam o Maxi, więc po prostu no ja liczę na to, że właśnie to będzie w takiej oldschoolowej formie, że Maxi też będzie myślała o oldschoolowej formie długiego filmu właśnie, w którym dokładnie pokaże wszystkie pędzelki i nam wszystkie je przedstawi. Także taka jest moja nadzieja, zobaczymy jak będzie, więc w kwietniu pewnie zakupię te pędzelki. Wydaje mi się, że chyba jeszcze miała być jakaś kolekcja kosmetyków, takich wiecie, kosmetyków, że to ma być jakaś współpraca, bo gdzieś ktoś wyłapał chyba jej komentarz, że ona mówiła, że będą w Rossmanie. Bo nawet nie pamiętam z kim ja rozmawiałam, ale właśnie trochę mnie to wcale nie ucieszyło, że to będzie w Rossmanie, dlatego że u mnie koło mnie akurat Rossmany są mega słabe, są takie malutkie, źle, wiecie, źle dotowarowane. I zawsze jeżeli coś jest, na przykład te płatki z Isany, które tak każdy, wiecie, było polowanie wielkie i był taki szał chwilowy, nigdzie, ja zeszłam chyba z 6 różnych Rossmanów, takich w okolicy Bemowa i Bielan, w żadnym Rossmanie tego nie było, panie nawet patrzyły i mówiły, u nas tego nie ma. I po prostu w ogóle psz, więc no niestety, także mam trochę obawy, że jak wyjdą jej kosmetyki i będę chciała je kupić, to po prostu ich nie kupię, dlatego że w moich Rossmanach ich nie będzie, także trochę się tutaj tego obawiam, ale no mają wyjść jakieś tam jej kosmetyki, więc zobaczymy, czy to będą, akurat się to zbiegnie w czasie, czy może ona tak to planuje, czy może właśnie na przykład to rozstrzeli, że na początku miesiąca będzie jedno, a potem będzie drugie. Ja bym pewnie, chciałam powiedzieć, chciałam wybrać jedną z opcji, a potem się zaczęłam zastanawiać, że w zasadzie każda opcja ma swoje plusy i ma swoje minusy. Z jednej strony, jak zrobimy wszystko naraz, to ryzyko jest, że ludzie nie będą mieli tyle pieniędzy i nie kupią, że wybiorą albo to, albo tamto. Jeżeli podzielimy to na dwie części, to ludzie się wkurzą, że chcieliby kupić wszystko od razu, a tutaj jest to rozdzielone. Z drugiej strony, jeżeli to ma być w kwietniu, no to jeżeli coś będzie pod koniec kwietnia, to tym bardziej nie będzie hajsu. Majówka nadchodzi, ludzie wyjeżdżają, robią zapasy, nie wiem, różne rzeczy. Więc powiem Wam, że tak biznesowo to wcale nie jest taka prosta i oczywista decyzja, co idzie, co nie idzie, czy coś razem, czy nie razem. Bo z jednej strony wiecie, no embrasze to jest marka Maxi, tak? To ona tutaj totalnie decyduje. Natomiast ta współpraca, no to jest współpraca z firmą, więc podejrzewam, że tam harmonogram już był pewnie od dawna ustalony i z Rossmanem był już od dawna ustalony, kiedy wchodzą nowości. Także myślę, że gdybyśmy się tak zgłębiły w, tak naprawdę właśnie w szczegóły tego typu zagadnień właśnie, co, kiedy, jak premiery idą i tak dalej, to naprawdę byłoby to bardzo interesujące, jak te decyzje są podejmowane i jak one właśnie o ile wcześniej trzeba podjąć takie decyzje, że na przykład, nie wiem, może już pod koniec zeszłego roku było wiadomo, że na przykład w pierwszym tygodniu kwietnia, czy tam kiedyś tam coś tam będzie wchodziło, mi się wydaje, że to tak mogło, a wręcz nawet musiało być. Nie zawsze takie właśnie zakulisowe rzeczy bardzo interesowały. Może nie jakoś tak, nie wiem, ile pieniędzy, kto, jaką prowizję i tak dalej, tylko właśnie bardziej taka logistyka tego wszystkiego. Tak naprawdę wychodzi, nie wiem, ja bym pomyślała, że wychodzi się de facto od końca, czyli kiedy to ma trafić na półki, więc kiedy musi wyjść dostawa, więc kiedy muszą być jakieś materiały promocyjne, więc kiedy muszą być kosmetyki, więc kiedy, wiecie, tak, ja bym to tak postrzegała, że właśnie mamy takie trochę ścieżki krytyczne, logistyka, lubiłam logistykę na studiach, nie za wiele z niej pamiętam coś takiego jak ścieżka krytyczna, gdzie właśnie się tak przechodziło te ścieżki i właśnie ustalało, co kiedy powinno się zadziać, żeby się na przykład wyrobić na czas. Także to było na pewno bardzo fajne i właśnie to mnie zawsze ciekawi w przypadku właśnie takich współprac, w przypadku w ogóle takich launchy, czyli właśnie uruchamiania jakichś różnych takich projektów, kiedy to wszystko musi się zadziać i że to tak de facto to są tak naprawdę no, grube miesiące do przodu, to nie jest tak, że nie wiem, w styczniu decydujemy, co będzie w kwietniu, wydaje mi się, że to jest tak z pół roku do przodu. No jeśli chodzi o jakby produkcję, tak, czy też nie wiem, wymyślanie, development kosmetyków, no to często się słyszało, tak, czy od różnych influencerów, czy generalnie od marek, firm i tak dalej, że to nawet trwa 2 lata czasami.
Także to też jest, dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawy proces. No, w każdym razie tak się nagadałam, ale przy okazji zrobiłam makijaż, taki widzicie, delikatny. No, także w kwietniu pewnie czekają nas jakieś właśnie takie nowości, także w marcu staram się nie kupować i nie wydawać za dużo kasy. Pomijając fakt, że będzie mi bardzo dużo kasy potrzebne pewnie teraz na te moje rzeczy związane z, jeszcze z rozliczeniem i takimi sprawami, więc tutaj, tu nagle się otworzyła dziura. Sekiewka, do której trzeba będzie coś wrzucać jeszcze, więc, więc tutaj się jeszcze pojawiają takie sytuacje. Także myślę, że w marcu pewnie postaram się, znaczy postaram się, no nie chcę za dużo jakichś kosmetyków kupować, mamy dopiero, co my mamy teraz, była połowa marca, żeby właśnie w kwietniu mieć kasę na to, co tutaj Maksineczka wyda, bo wydaje mi się i jestem już na przykład takiego zdania, że pędzle, mogę w ciemno powiedzieć, że będą dobre. Chyba musiałoby się naprawdę po prostu coś mocno pieprzyć, żeby to nie wyszło, bo uważam, że akurat jeśli chodzi o produkcję tego typu, to tutaj Maxi przykłada dużą wagę i to będzie na pewno dobrze zrobione, więc pędzle raczej będę chciała kupić, zobaczymy na ile mnie będzie stać. Czy może to będzie tylko kilka pędzli, może to będzie jakaś cała kolekcja, ale cała kolekcja, no jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią cenę pędzla 80 zł, no to już 10 pędzli to jest 800, no to na pewno nie. Także tak już sobie myślę o tym, że właśnie w kwietniu tak może być. No ale jak to wyjdzie, co to będzie, to zobaczymy. Ja bym chciała wiedzieć wcześniej, bo mój proces podejmowania decyzji, jak wiecie, jest bardzo, bardzo długi. No ale raczej nie jest to możliwe, żebyśmy wiedziały wcześniej. Raczej się dowiemy po prostu, myślę, że w dniu premiery. Tak to zazwyczaj jest. Ja powiem Wam tak. Często sobie myślę, czy gdybym ja wypuszczała coś takiego, to czy ja bym dała znać w dniu premiery na zasadzie wyszło, kupujcie, bo wtedy każdy rzuca się i kupuje i nie daje mu się czasu na przemyślenie, czy jednak dałabym powiedzmy dzień wcześniej to, żeby właśnie ktoś miał czas przemyśleć sytuację, zastanowić się nad tym, co mu jest konkretnie potrzebne, na co go stać, na co go nie stać, popatrzeć na to, co ja pokazuję i dopiero właśnie później, dobę później. Tylko to jest mentalność trochę taka marketingowa, sprzedażowa, że jeżeli damy czas na zastanowienie się, to jest bardzo duża szansa, że ta część klientów, która kupi w tym pierwszym rzucie i tego, wiecie, tej obawy FOMO, że nie starczy dla mnie, że muszę mieć i że więcej nie będzie, właśnie zreflektuje się przez tą dobę przed i nie kupi. Więc to mi się wydaje, że to może to jest raczej taka strategia marketingowa właśnie, gdzie nie dajemy za dużo czasu na domyślenie się, tylko właśnie polegamy na tej reakcji, na takiej mentalności właśnie tłumu, który biegnie i inni zaczynają biec z nimi z obawy, że dla nich nie wystarczy, więc też kupią, a potem będą myśleć. Więc no niestety, no znowu takie są prawa trochę marketingu. Tak to wygląda. I sama się zastanawiam, czy gdybym ja na przykład coś wypuszczała, to czy też bym w tą stronę poszła, czy jednak właśnie chciałabym, żeby ludzie przemyśleli swój zakup, bo to są ich ciężko zarobione pieniądze. Ale wiecie, to się tak fajnie mówi, jak się nie jest w centrum i jak się myśli, że tak by się zrobiło. A de facto potem może się okazać, że macie mnóstwo jeszcze innych ludzi, nie wiem, czy inwestorów, czy osoby, które też gdzieś tam razem z Wami decydują. I nagle się okazuje, że to nie jest do końca też Wasza decyzja i na przykład ktoś Was przekona, że jednak ta druga opcja jest tą, wiecie, bardziej wskazaną opcją. No nie wiem, sama się zastanawiam. To jest znowu ciekawe takie do zastanowienia się, jakby się było w tych butach, co by się zrobiło. Także jak Wy macie jakieś takie przemyślenia albo jak Wy to postrzegacie, napiszcie mi. Jestem bardzo ciekawa właśnie, co Wy o tym sądzicie, jakie macie właśnie do tego podejście. Ależ ta niedziela mi szybko zleciała. Ani się spostrzegłam, już się robi ciemno, już jest 6 po południu. A mam wrażenie, że dopiero co się ogarniałam, żeby wyjść, wiecie, rano na śniadanie, a już jest 18. Także myślę, że chyba na tym skończymy tego vloga. Idę zmyć makijaż, w zasadzie w demakijażu nie mam nic nowego. Mam cały czas te same produkty, które używam od, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech, czterech. Różne, bo używam na zmianę, więc jeszcze cały czas je mam, więc tutaj za bardzo nie mam co mam nowego, nic do pokazania. Więc idę sobie zmyć makijaż, nałożyć płatki pod oczy, kuchnię właśnie ogarnęłam sobie, także zaraz jeszcze tylko wieczornie wstawię zmywarkę, żeby mi się wszystko zmyło, co prawda ostatnio pisałam, że wstawiam raz w tygodniu, ale teraz akurat wstawiłam w piątek zmywarkę, no a przez weekend trochę jednak poużywałam różnych rzeczy i stwierdziłam, że jeszcze w sumie nie muszę, ale mogę już wstawić, bo w zasadzie za 1-2 dni, jak mam pudełka i jak jem w domu, no to też jakby, wiecie, przechodzę szybciej przez te naczynia,
to ją wstawię. Chociaż z drugiej strony może faktycznie niech poczeka jeszcze z 1-2 dni i wtedy wstawię, bo to są naczynia teraz soboty, niedzieli, to do wtorku nic im nie będzie. Ja z reguły i tak spłukuję naczynia, ewentualnie jeżeli zostają jakieś resztki, to po prostu papierem wyjmuję, bo też nie chcę, żeby się ta zmywarka jakoś gdzieś tam pozatykała, więc i tak nie wstawiam, wiecie, z jakimiś takimi bardzo, bardzo brudnymi rzeczami, więc myślę, że nic im nie będzie, jeżeli ewentualnie zdecydowałabym się nie wstawiać tej zmywarki, nie włączać tej zmywarki dzisiaj, tylko właśnie na przykład poniedziałek lub wtorek. Także słuchajcie, tyle jeśli chodzi o tego vloga. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli coś było, co Wam pokazywałam i co mogę Wam podlinkować, to oczywiście linki znajdziecie w opisie na dole, jak również jakieś kody zniżkowe, jeżeli mam jakieś linki polecające, jeżeli mam, to takie rzeczy, co się tam, wiecie, na dole znajdują, możecie z nich skorzystać, nie musicie oczywiście. Natomiast jak korzystacie, to wiadomo, że to jest taki tam linki afiliacyjne powodują, że ja na przykład dostaję jakiś procent, jeżeli Wy zdecydujecie się coś kupić, więc miejcie to na uwadze, to jest zawsze napisane w opisie, ale co jakiś czas warto na przykład o tym też przypomnieć. Także ja idę zmyć sobie makijaż, nałożyć płatki pod oczy, zmontować tego vloga i przygotować się psychicznie na kolejny tydzień pracy. Jakoś tak bardzo szybko mi ten weekend minął, nie dość, że ta niedziela tak szybko minęła, ale w ogóle weekend mi tak bardzo szybko minął, że mam wrażenie, że dobrze nie zdążyłam odpocząć i już jest poniedziałek, już się zbliża poniedziałek, także to chyba będzie ciężki tydzień. Mam nadzieję, że nie i życzę nam, żeby nie był ciężkim tygodniem i żebyśmy wszyscy dotrwali do kolejnego weekendu i oby do przodu, oby ciepło, bo pogoda na razie nie zachęca i dzisiaj było bardzo zimno i paskudnie. Więc tak, więc tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. W czwartek będzie film z ciuchami z Bontrixa, także zapraszam, wpadnijcie, wrzućcie swoje 3 grosze, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze i jeżeli ten film Wam się spodobał, to pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji, a tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa!